22-latka nie wie, co myśleć o zachowaniu swojego chłopaka. Bała się i nie powiedziała ojcu prawdy o wizycie Darka w mieszkaniu Mileny. Cześć! Chcesz kanapkę? Właśnie rozmawiałem z kumplem z policji. Dlaczego mnie uderzyłeś? Nie udawaj głupiej. W mieszkaniu Mileny znaleźli krew. A na klamce jej pokoju odciski palców. Zgadnij czyje. Nie wiem, skąd mam wiedzieć? Dariusza Tkaczyka. Twojego Dariusza Tkaczyka. Po co on u niej był? Co on jej zrobił? Nie wiem! Ty mu kazałaś, tak? Mów! Ja mu nic nie kazałam. Ja chciałam po prostu, żeby ona w końcu przestała cię oszukiwać. Ale ja nic Darkowi nie kazałam. To on sam. Naprawdę! Jak usłyszałem nazwisko tego typa, to czułem. Wiedziałem, że on jest zdolny do wszystkiego. I moja Kasia z nim. Boże. Jeśli to ona kazała mu coś zrobić Milenie, jest moją córką, ale tego bym jej nie wybaczył. To niemożliwe. Ja Darkowi naprawdę nie kazałam tam iść. On sam to wymyślił. Krew w jej mieszkaniu? Jak on jej coś zrobił? Nie, to niemożliwe. Przecież on nie jest żadnym bandytą. Kiedy Katarzyna ochłonęła, postanowiła na spokojnie porozmawiać z ojcem. Jednak ten nie odbierał jej telefonów. Oddzwonił dopiero wieczorem. Tato, gdzie ty jesteś? W hotelu. Ale kiedy masz zamiar wrócić? W ogóle co ty tam robisz? Przenocuję tu dzisiaj. Tato, jesteś na mnie zły. Dziwisz się? Ale ja naprawdę nie wiem, co tam się stało. Darek mi powiedział, że był u niej. On mnie tym totalnie zaskoczył. Ja naprawdę chciałam ci powiedzieć, ale się bałam. On twierdzi, że oni po prostu rozmawiali, nic więcej. Policji się będzie tłumaczył. Wiem, że go właśnie przesłuchują. Naprawdę? Pewnie się o niego martwisz, co? Boże, jak ty mogłaś związać się z takim człowiekiem? Twoja matka się w grobie przewraca. Tato, nie mów tak. Darek naprawdę nie jest taki, jak myślisz. Kasia, przejrzyj wreszcie na oczy. Zadajesz się z bandytą. Muszę kończyć, mam twój telefon. Cześć. Wysłałam Darkowi SMS-a, żeby odezwał się do mnie, kiedy będzie mógł rozmawiać. Szczerze mówiąc, nie wierzę, że on mógłby zrobić coś złego tej lasce. Mam nadzieję, że ona niedługo się znajdzie i po prostu okaże się, że zabalowała z jakimiś typami.